Ostatnio odblokowaliśmy nowe miasto w Goat Simulator 3 i dzisiaj na pewno wykonamy pozostałe misje. Chociaż nie, jedną misję, Admiros, mamy do zrobienia. Jaką? No, jedną więc misję? Prace, tak, tutaj prace społeczne. O nie. I ja bym poszedł do tej jeszcze strefy, której nie mamy odkrytej. Bo, no, żebyśmy mieli po prostu całą mapę odkrytą, bo najprawdopodobniej dzisiaj uda nam się odblokować i zobaczyć, co jest za tymi tajemniczymi drzwiami. Znaczy, w sumie nie wiem, czy tak będzie, ale tak dobra, sobie powiedziałem. Dobra, no to mamy jakiś cel przynajmniej. Tak, ale wiesz, pierwsza misja to będzie taka, no, prace społeczne. Więc... A może właśnie będzie śmiesznie i ciekawie. Na to liczę, więc widzowie, oczywiście zostawcie lajka, zapraszam także na kanał Admiroska, link jest w opisie i w sumie to tyle. O, Jezus! Co ty robisz? Ej, nie psuj miasta. Ale właśnie... Chodź. A, dobra, polizałeś mnie? Ale... Myślałem, że mi polizałeś i mnie, wiesz... No chciałem cię transportować, ale cię nie lizło jakoś. No właśnie coś tu... Chodź, polecimy. O, czekaj, wiesz co? Aha. A dobra, wiesz, no weź mnie po prostu. Weź mnie. Jesteś? Sobie... Jesteś. No. Dobra, to gdzie lecimy? W którą stronę? Mamy zaznaczone nawet taki punkcik. Dobra, pa! Zobaczymy. Ui. Czy Admiros nauczył się używania... Oj, jetpacka. 200 metrów, 100 metrów. O, Ej, ty mnie cały czas trzymasz, bo u mnie to tak dziwnie wygląda. Dobra. Tak dziwnie, ale spokojnie, patrz, wylądowaliśmy prawie na miejscu. O, ja sobie włączę, w ogóle miałem wyłączoną muzykę, taka ciekawostka. Ale teraz już jest, już powinno być. A u mnie nie ma muzyki hit. W ogóle, nie wiem czemu. Może też sobie wyciszyłeś muzykę. Mam włączoną. A, okej. Okay. Puszczam cię, proszę. Posprzątaj wszystkie śmieci z okolicy. Śmieci, Admiros, musimy lizać. Nie rozwalaj rzeczy. Dobra, to posprzątamy. Co to jest? Czekaj, jakąś nową rzecz. Dmuchawa do liści. Tak. Czekaj, a musimy wydmuchnąć śmieci? No właśnie, możemy. Ale w jaki sposób się używa tej dmuchawy? Użyłeś jej? Po prostu jej? Podchodzisz i ona się włącza. Pod F chyba. Musisz ją włączyć. Czekaj. No. A rzeczywiście. No, fajnie. Ale fajne. Dobra. Ja myślałem, że tak mamy sprzątać na pewno. Tak. Mam po prostu wyrzucić śmieci na ulicę. Tylko żeby nie było ich w tym miejscu. Może za ogrodzenie? No tak, no bo co innego zrobić ze śmieci? Sprzątaj wszystkie śmieci z okolicy. Chyba, że ludzie są śmieci. No to nie wiem. No właśnie, nie wiem, jak tutaj, wiesz, to jest interpretowane, nie? No bo pamiętaj, ostatnio szukaliśmy wielkiej stopy i też to jakoś tak było dziwnie zrobione. Więc... Wiesz co, wydaje mi się, że jakoś jest... Nie, że my to musimy lizać, te śmieci. Nie, no mam... Patrz, tylko, że tu jest jeszcze jeden śmietnik, znaczy jeden worek ze śmiećmi. Tutaj te karton... Jakiś chłop pudełka rozrzuca. Wynocha, dobra, zagrzyło. Czyli to on nam przeszkadzał. No on był śmieciem. No on był śmieciem. Przepraszam, jakby no po prostu rozrzucał nie, śmieci. No, każdy wie o co chodzi. Dobra, Admiros, ja bym poszedł Szaranga. Teraz. Co ty mi robisz? Dmucham. A no właśnie widzę. Potrzebujemy furki. Jakiś samochód? Gdzie jest coś ten? Nie wiem, czy mam coś takiego. Szkoda, że nie można sobie przyzwać samochodu. Tak wiesz, tak cyk i magicznie samochód jest przyzwany. Ja jestem samochodem. Latającym. Aha, dobra, okej. Okay. To słuchaj, musisz, panie latający samochodzie, doprowadzić nas tutaj. Ja zaznaczyłem punkt. Zaznacz, a ja polecę. 800 metrów. 800, ile? 800 metrów. Dasz radę. Let's go! Tam w lewo bardziej. Dobrze tam. Jest! Ej, ty. Kontrola, patrz, cyk. No. 600. Na lotni gościu se lata, zobacz Let's na to. Let's go! 500 metrów, coraz bliżej. Ej. O, tam jest ta wieża. Dobra, idealnie. Szczerze, Admiros, nie sądziłem, że tobie się uda... Pyk! Au! O. Jeszcze... Puść mnie! Nie, dobrze jest! Dobra. Wszystko dobra. Pod kontrolą! Pa, teraz tu. O, teraz tutaj jest statuetka. Lecimy, dobrze, patrz. Ej. Bum. Ej, Admiros, yeah. 10 na 10? Yeah, czekaj, bo tu widzisz, gościu sobie próbuje utrzymać równowagę. O, nawet w niego nie trafiłeś. Nie trafiłem go, no. Dobry. Ojeju, sam spadłem, dobra, ale to było głupie z mojej strony. No, okay. A teraz ja nie polecę do góry, bo już zapomniałem. Czekaj, dobra. Spok. A już zapomniałeś, jak się lata do góry. Aha. Dobra, ale cała mapa będzie odblokowana. I zastanawiam się, czy jakby poza tymi questami, czy przejście tej gry polega na tym, że musisz wszystkie te znaki zapytania po prostu, nie wiem, zrobić, czy coś jest jeszcze, na przykład, nie wiem, jakaś nowa mapa, albo jakaś kraina w krainie, wiesz, takie podwójne dno. Nie sekrety, wiem. Sekrety pewnie jakieś są. Będziemy wybierali tego, prezydenta. O! O! Ty. Dołączyłeś do wyborów, będziesz prezydentem. Okej. Okay. Ja na ciebie zagłosuję bardzo chętnie. Wpłyń na wyborców, weź ich pobij, Admiros. Ja? Ale co ja mogę zrobić, jak to ty kandydujesz? Ja jestem Okej. Wypierdzielaj ty. Wszyscy proszę uciekać. Dobra, trzeba rozwalmy wszystko. Może trykać ich musimy. No właśnie... Chyba nie.
Prezydent by tak nie zrobił. Wiem! Chodź, co? Chodź! Patrz, lizniesz ich i zaprowadzasz ich do vote po twojej stronie. Do budki. Dawać głosować tutaj. Głosujemy, typy. Głosujemy. O, widzisz? O, jest. Dobra. Ale głupie. Ale mądre. Tutaj, na flotara no, głosujcie. Tak, zmuszamy po prostu ludzi, żeby zagłosowali na nas. O, tutaj jakiś... Aha, to nawet nie jest ochroniarz? Człowiek. Ochroniarz? Dawaj, głosuj na flotara. Też lecisz. Głosuj, człowieku ze słomy. Ty, bo przegramy to, na niego też głosują. Jak głosują na niego? No też trochę głosują. O kurde, ale nie, jest mniej osób, spokojnie. Okej, dobra, cyk. Ja nie mogę dać osób tutaj do środka. Bo już pewnie dałeś tam osobę. A, możliwe, no. Dawaj, możliwe, dawaj, chodź. Ostatnia osoba, o, tutaj jakiś sprzedawca. Ty, co jest? Jestem prezydentem. No zostałeś prezydentem, gratuluję. Jakie są twoje pierwsze postanowienia dla naszego koziego kraju? Okej, każda osoba, która to widzi, musi zostawić łapkę w górę. To jest moje pierwsze postanowienie. Dobra. Także. Ej, przytrzymaj podczas lizania obiektu, aby założyć go jako kapelusz? Czekaj, co? F? Ty, wszystko można jako kapelusz założyć teraz. Bierzesz, liżesz to? A, czy na przykład liżę człowieka? Ja, okej, człowieka nie można. Ale podchodzisz do tego i klikasz F i to jest mój kapelusz. Wow! No i fajne. Mam zarąbisty kapelusz. Czekaj, ale... czy mogę to na przykład... O! Co ty robisz? Siema! Generator kapeluszowy! A samochód mogę? No dobra, nie chyba nie. A jak to zdjąć? F wciskasz. Ja pierdziele, to wybuchło. Dobra, sorry. No, uważaj. Ja chcę ten samochód policyjny. Admiros. Ale samochodu się nie da. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Ta kolejna misja, którą tutaj mamy? Z Robloxem. Z jailbreakiem trybem. Musisz podejść tutaj. A, jubiler. No, jubiler. Musimy się do niego... Znaczy, mi się wydaje, że to bardziej Payday. Może Ta pierwsza misja też była z jubilerem. Nie wiem, czy wiesz. Dawno nie grałem w Paydaya. Bardzo ja dawno też nie grałem. No, więc... musimy się chyba dostać, bo to jest... na tym polega kolejny... musimy się włamać. No tak, tylko jak się włamać do miejsca, normalnie, do którego... Normalnie przodem. Aha. A to jest misja w środku? Jak to jest? Tak. To jest chyba misja w środku. A ja widzę na górze. Jak pieci się promień. No, ale to tutaj. O, jest! Dobra, Admiros, drzwi trzeba. Wlazłeś? No, trzeba było drzwi Mission rozwalić. Impossible. To jest Mission Impossible. Mm-hmm. Die Hard, tak. Dobra, zwany. No. Szklana pułapka. A nie, to nie to było. Tak. Die Hard to jest Die Szklana Hard. Pułapka. O, polski dobra. Tytuł. No. I tutaj musimy wejść po drabinie. Pyk. O! Okej. Okay. Taka no muza i wentami. Jest. Tam też była scena z wentami. No, jo, ile laserów jest. Au. Ej, utknąłem w węcie. Jak utknąłeś w węcie? Dobra, już wychodzę. No, ej, alarm włączyłem. Ty, alarm włączyłem, no. O, tu są diamenty. Jest, musimy to otworzyć jakoś. Skok stulecia. Joks wielki. No, ogromny, zrobiliśmy napad na bank. Albo nie, to jest na jubilera bardziej. Halo, gościu, skrzynka z narzędziami. Jak to otworzyć? Nie wiem, ja wejdę do środka. O! A nie da się. Nie da się? Ja jestem w środku. Rozbiłem diament! Aha, no, sorry, Flotar, przepraszam. Nie, głupim jakimś... Jesteśmy w więzieniu, Admiros. No sorry. O. No cóż mogę powiedzieć. Ej, no. to ja wiem, było... To się tam nazywało Dom z Papieru, oglądałeś? O, i dostaliśmy ubranko Domu z Papieru. A, faktycznie. Oni tam robili tam napad Algora na bank. Jail. A, to ja nie oglądałem tego serialu. Sobo na to. Jest sekretne przejście. No. Let's go, idź pierwszy. Bo ja się jakoś jestem nie mogę... Jestem za gruby. To ja dobra, też się nie mogę przycisnąć. Ej, tunel! No, tunel na wolność. Au, oj, śmierdzimy. O, jesteśmy. No i wyjście. Ty, no w sumie szybko, bardzo szybko poszło. 250 metrów mam do kolejnego questa. 400 ma... A jaki quest? X na plaży, tak się nazywa. A jest X. Na plaży. X na plaży po prostu jest. Okej. Okay. To jest 400 metrów, dobra. To ja lecę... 100 metrów, możesz się do mnie teleportować. A, mogę? Naprawdę działa to tak? No działa. X na plaży, dobra, co tutaj trzeba zrobić? Zdobądź ten skarb. Ty, Kraken Admiros! Co to jest? Czemu on atakuje? Wiem, my musimy tymi matkami, żeby bił w piasek. Jo, pierdziele, tak. I masz 5 na 10 od razu. No już. 6 na 10. 7, skarb. 8, 9. Dynia! I mamy czapkę piracką, bo pisałem, że to jest... Czapka a tego. Ja mam, wyleciałem na drugi krańc mapy piracki. Klasycznie. I można Krakena wezwać. To wezwij, ja chcę jo, zobaczyć. Pod F, sobie klikasz normalnie i wzywasz matki krakenowskie.
Fajne! Ej, podoba mi się coś takiego. Dobra, to od razu możemy sobie skoczyć na czystą energię. Dobra, to jest też 400 metrów plus minus. O właśnie, dobra. Chciałem ciebie poprosić. Teleportacja, let's go! Bo mamy czapkę kapitana Połącz. Jacka Sparrowa. Oj, tutaj, tu to było. Wiem, tylko wiesz, to trzeba troszeczkę... Oj. Oddalamy się. No właśnie. Nie, jest wszystko pod kontrolą. Widzę, że ty już jesteś profesjonalistą, jeżeli o to chodzi. I w kibelek. Dobra, oj. Nie wiem, czy w ciebie... Ui. Czekaj, gdzie jest ta energia? A wiesz, jaka jest najczystsza energia? Jaka? Nie wiem, chciałem jakiś żart rzucić, ale nie mogę. Czysta energia to jest energia z wiatraków. O, właśnie, to jest to. Czysta, a nie brudna jak paliwo jakieś albo jakieś... Włączone turbiny wiatrowe. O, bo właśnie będzie musieli włączyć. Dobra, czekaj. Ty weź tamten, a ja ten. Dobra, oni, one się spalą pewnie, bo te wiatraki często tak mają, że się palą. O, one są w ogóle ogromne, nie? Jak tak z daleka je widzisz, to się wydają takie malutkie. O, to jest jakaś sprężyna? Czekaj. Ty, Admiros, coś jest potrzebne tutaj do środka. Włączony... Zepsułem. Jak zepsułeś? Ja! Ej, ale tu jest więcej tych turbin. Ja wyłączyłem turbinę, wiesz co? To jest trochę fake, ale jak wejdziesz na wiatrak, to zobaczysz, czemu fake. Znaczy, no ja byłem już na tym wiatraku i co no tam? No i co? No właśnie nic. Nic nie mogłem no tam... No nie widziałeś tam, co było? No tam było miejsce na baterię było. A to ja, no tak, ja miałem taki już z baterią. A, no to ja z baterią tutaj mam. A to może baterię trzeba przenieść, ale chodzi o to, że one, wiesz, nie wytwarzają energii, tylko kręcą się dzięki baterii, które są zamontowane. Taki ogromny paluszek, taki paluch nawet. Ale czekaj, w jaki sposób my mamy to włączyć, skoro ja właśnie wyłączyłem te turbiny? No to wyłączyć te, a włączyć tamte. A skąd mam wiedzieć, które włączyć? A, no ten, niebiesko. Są. Dobra, okej, niech będzie. To się nazywa bycie mądrym. No ja mam mały problem z tym. I właśnie zgubiłem tą bateryjkę. A, ja jedno wyrzuciłem, a druga wyciągnąłem i się sama weszła znowu. Problem jest, bo nie wiem, gdzie jest ta bateria. Dobra, ja pójdę poszukać tej kolejnej w takim razie. A masz jeszcze jeden trzeci, jak coś. No, taki jeden zapasowy właśnie, gdyby ktoś się odwalił. Jest bateria. Masz baterię? Dobra. O, złote fury są tutaj. Ty, ładnie fury? To wygląda, no. Fury. Nie, że fury, że fury. Samochody. Złote fury. Mówię, co jest? Dobra, odpalam jeden wentylator, znaczy wiatrak, nie wiem, czemu wentylator chcę mówić. Okej, okay. A nie, baterio. Odpaliłem, działa, zaliczyło, no. Dobra, lecę w takim razie, to jest ten bliżej mnie, nie, ten wiatrak? Tak, ten dobra, drugi. Dobra. Jaka ogromna bateria to jest. I czy będziemy mieli poziom już zdobyty? Elo. Po tej misji? Ale to jest ciężkie. Zależy, jaka trudność misji, ile expa za nią. A no właśnie, a ciekawe, czy to są, wiesz, różne trudności misji. O, nie wiem. Jest, udało mi się. Jest! Ty, co my... O! Co to jest? To jest ten, Stark Industries. My lecimy w kosmos? Czysta energia, Space sucks. A, SpaceX, dobra, okej, okay, już rozumiem nawiązanko. Niech będzie. Coś odblokowaliśmy? Halo? O, sekretny syndykat. O, jest, możemy wejść do środka teraz. O. Co to jest za działko? O kurde, łaskotacz. Działa to? Jo! Admiros, najlepsze działo. Czekaj, bo ja mam buty, jak wciskam F, to mi buty używa, dobra. A, no to musisz... to jest za działko. Ładujesz je? I po prostu rozwalasz wszystko. O! Aha, oczywiście, że mnie musiałeś rozwalić. No, to jest klasyczne. To ty, tryknąć trzeba je. Tak, trykaj, o dobra, trykaj. Szybciej się obracaj, baleriny. I one odlecą. Jej! Nie, tornado! Klasyk. Okej, tego się nie spodziewałem, że coś takiego tu... Jo pierciele. Prima balerina, nowy sprzęt. No. Ej, Admiros, mamy 90%. My God, jedna misja. Jakakolwiek misja. Przyjaźni nowi sąsiedzi. O, hello neighbor. Ja, bo ja tu muszę znowu sobie zmienić buty. Dobra, a jakie masz buty? Rakietowe zawsze biorę. A, no tak, no to bierzesz zawsze te rakietowe. Co? Wystrzeliło mnie w kosmos. Nie mogę wrócić. Jak nie możesz? No o dobra, już wrzuciłem. Tak daleko za mapę wyleciałem, że mnie wróciło. Jestem przy misji. Nakaz eksmisji. What? I to jest ta na pierwszej mapie, co jej nie zrobiliśmy.
Znaczy ja też jestem przy misji Przyjaźni nowi sąsiedzi. To nie wiem, którą robimy. To twoją tepnę się. Dobra, to tepaj. Uwaga. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to może być nawiązanie... A nie, to nie jest nawiązanie do Hello Neighbor. Ale to jest... Nowi sąsiedzi? To jest nawiązanie do... No właśnie, czego? Poczęstuj się babeczką skarbie. A to nie będzie... Co jest? Czemu one laserami biją? No, musimy admirację rozwalić. What the hell? Nie wiem, o co chodzi. No ha. Co to było w ogóle? Jakieś roboty. No. O, i maska. Maska jakiegoś... włosy Karen? Pasz Nancy. Uldolny. Czekaj, co to w ogóle jest? Uzyskujesz nową, wyższą rangę, Admiros. Mamy to. Jej, dobra, to lecimy się synchronizować. No, ja muszę zobaczyć, co to jest. Teleportacja. Obok nas jest ten. Wieża. Dobra, to... A tu się można do niej tepnąć. Tak, może się tepnąć. Dziwnie wyglądamy z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra, wejdźmy do środka i zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami. Bardzo mnie to ciekawi. Dom. Się nic nie kryje pewnie. No to pewnie się okaże, nic kompletnie nie ma. Ja mogę wejść bez synchronizacji. Nie, bo ty zbagujesz grę. I tam naprawdę nic nie będzie. Dobra, uwaga. Odbieramy to. I to jest 6x6 już. Tak, wszystkie znaczki mamy, 6x6. Ale łańcuchy jeszcze zostaną, zobacz. Jeden łańcuch zostanie, dwa takie po środku. Ej, to czemu? O. Nie wiem, nie pytaj mnie. No zdobyliśmy wszystkie znaczki, ja myślałem, że to... O kurde. Wow, portale z Wowika. No, portal room, z Ogrimaru. Ty, no, naprawdę to są... Czekaj, chcę to zobaczyć. Czy to są portale? Czyli tak mamy jeszcze dwa łańcuchy w takim razie. Ale jak je odblokować, skoro mamy wszystko? No właśnie, to też mnie ciekawi. Kolejna ranga? Zmień dekorację. I to są, czy to są rzeczywiście portal roomy? Tak. Wszedłem, a teleportowałem się na tamę. Ej, Admiros, tornado szaleje, taka ciekawostka. Tak, ono cały czas tam jest. No. Ja pierdzielę. Gdzie ty jesteś? Skoczyłem właśnie z tamy do wody. Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiłem. Czyli okazuje się, że to nie jest koniec, tylko jeszcze będziemy musieli odblokować te dwa łańcuchy. Tylko właśnie, w jaki sposób, jeżeli... Wykonując misję pewnie. No właśnie, dobra, to trzeba będzie zobaczyć. Dziękujemy za oglądanie, no i cześć.